kolei to spotkanie cieszyło się wyjątkowym wzięciem, a w jego trakcie była mowa m.in. o zdrowej żywności. Piątkowe grudniowe popołudnie zaplanowałyśmy sobie z paniami na spotkanie o zdrowym odżywianiu, o zdrowej sylwetce i o tym wszystkim, co, jak zdrowie wpływa na to, żeby panie były piękne. Myślę, że spotykając się z grupą pań, czyli w takiej fajnej czwórce, my jako organizator, czyli klub osiedlowy, będzie tutaj z nami pani Magda, będzie z nami pani Agnieszka i będzie z nami pani Emilia, które przybliżą wszystko to, co dla kobiety i dla sylwetki ważne, czyli zdrowie wewnętrzne, to jak się odżywiamy, zdrowie zewnętrzne, czyli dbanie o sylwetkę, o figurę. Dyskusja dotyczyła też szeroko rozumianej stylizacji. Poza zdrowiem piękna kobieta musi pięknie wyglądać, czyli jak dobrać odzież, jak dobrać makijaż do danej sylwetki. Myślę, że przybliżenie takich informacji naszym paniom, które dzisiaj tu z nami są, niektórym pomoże, niektórych utwierdzi w tym, co robią, niektórych zachęci do tego, żeby spróbować czegoś innego. I po to właśnie takie spotkanie organizujemy. Jest to kolejne spotkanie, tym razem jesienne. Miałyśmy tutaj takie wiosenne, bardziej modowe. W tym roku dogadałyśmy się z grupą fajnych dziewczyn, że robimy jesienno-zimowe właśnie takie. Zdrowie i piękno jest w nas. Myślę, że wszystkie osoby, które wzięły udział, będą z tego spotkania i są z tego spotkania zadowolone, bo jest po prostu smacznie i bardzo zdrowo. Coś nam się zdaje, że takie spotkania już w nowym roku trzeba będzie organizować częściej.